Okej, moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlighter. Kochani, ja wiem, że my jeszcze nie skończyliśmy w sumie podstawki Moonlightera, ale ja dopiero teraz się dowiedziałem, że do tej gry było DLC. DLC, które w sumie ominąłem i nie zauważyłem, że w ogóle jest, bo gra nie przedstawiała go w ogóle do zakupu i tak dalej. Dlatego nawet nie brałem tego pod uwagę. Ale zakupiłem to DLC i zobaczymy, czy cokolwiek teraz wpłynie to na rozgrywkę. Dodaje to podobno jakiś nowy świat, gdzie są nowe broni i tak dalej. Chyba dodaje nowego handlarza, ale nie jestem pewny. Teoretycznie zobaczyłem tylko tak naprawdę, że jest dodatek, w sensie DLC, i stwierdziłem, że po prostu kupuję z miejsca, bo ta gierka naprawdę mi się spodobała. Zresztą no, ostatni maraton, który zrobiliśmy, no, chyba było 9 odcinków na raz, to jest od cholery. Więc tak, kochani, ja jestem jeszcze na wakacjach. Wracam pewnie za jakieś 3-4 dni, więc jeszcze 3 odcinki chyba wejdą z Moonlightera. Nie jestem pewny, ale coś koło tego. Więc po tym od razu zabieramy się za Katie Rain i z automatu ją kończymy. Więc przygotujcie się, że Katie Rain potem będzie wchodzić codziennie, tak samo jak teraz Moonlighter wchodził. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, ja nie miałem czasu, żeby nagrać po prostu kolejne odcinki z Moonlightera, z Katie Rain. Jezu, ja już się mylę. Tak naprawdę robię dalszy ten maraton, tylko po prostu odpocząłem sobie chwilę i kontynuuję dalej rozgrywkę, więc jestem na świeżo po rozgrywce. Wszystko pamiętam, co robiliśmy. Wiem mniej więcej co jak i sobie przy okazji odsłuchałem te wszystkie filmiki, które zrobiłem. Zauważyłem, że słychać dosyć mocno pada. Przepraszam was za to, niestety, ale zmieniłem ustawienie mikrofonu. I zmieniając te ustawienia, nie zauważyłem, że było wyciszone echo. Czy nadal w sumie go nie naprawiłem, bo po prostu lepiej mnie słychać. Wszystkie te eski, jak czy się śmieje i tak dalej, to wszystko słychać. A jak jest ustawione wyciszanie, wygłuszanie dźwięków pobocznych, to niestety to wszystko jest ucinane, bo program myśli, że to jest echo, ewentualnie jakiś szum. Dlatego no, przepraszam, jeżeli będzie słychać pada, ja go wezmę pod biurko, żeby go było mniej słychać i tyle. Dobra, teraz zajmują mnie inne sprawy, wróć za 4 dni, to pogadamy. A spadaj na bambus. Nie wiem, o co ci chodzi, nie wiem, kim jesteś. Nieważne. Miasto, czy możemy coś kupić? Chyba nie. A w sklepie? Też nie. Hej, no to co my mamy zrobić? Czy coś tu się pojawiło? Nie, nic się nie pojawiło. Czyli chyba dopiero dodatek aktywuje się tak naprawdę po zakończeniu pełnej gry. No na to wychodzi. Na to wychodzi w takim razie. Bo ja tu nic innego nie widzę. Dobra. Ale. Zobaczmy, co potrzebujemy, żeby ulepszyć sobie naszą piąstkę już na maksa. Aha, ja to sprzedałem. Mieliśmy wszystkie... Kurde, wszystko mieliśmy. Wszystko. Jestem totalna lama. Totalna. Nie sprawdziłem, co potrzeba. Naprawdę, jestem lama. W ogóle slime się odblokował, też go nie wziąłem. Aj. Shiro. Jak ty tak możesz? Dobra, ale wracamy już do rozgrywki. Log technologiczny numer 2. Szukamy spawarki. Czegoś jeszcze. Spawarka i miedź chyba tam była. Tam była chyba miedź. One są naprawdę mocne. O. No, ty gnoju! No i zabierzemy jedną tarczkę. No, tyle dobrze, że go zabiłem. Czy mamy coś do czytania? Mamy. A właściwie żaden z bohaterów nawet nie próbował postawić stopy w tym lochu. Jeśli uda mi się wynieść przedmiot z drugiego albo trzeciego poziomu, będę sławny. No to chyba ci się nie udało. Chyba na pewno ci się nie udało. Dobra, jak wygląda mapka? Tu jest boss kolejny. Czy my tego bossa uwalimy? To jest pytanie. To jest pytanie za milion punktów. Po dokładniejszym zbadaniu sprawy zauważyliśmy, że źródłem błędów położenia może być strumień energii wymiarowej. Ale skąd? Minął dziesięciolecie, zanim uda nam się ją opanować. No właśnie, ale skąd? W
Zastanawiam się, czy się opłaca nam w ogóle inwestować, czy inwestować. Zmieniać naszego stworka z tego stunującego na tego podpalającego, bo naprawdę ten stunujący, no jednak robi robotę. On robi robotę. Patrzyłem sobie w ogóle achievementy. Patrzyłem sobie, kochani, achievementy, które są do zdobycia w tej grze i powiem wam szczerze, że dużo jest tego ogólnie. O nie. Co mi tak HP zryło? Au, au, au. Oj, sporo tego jest tutaj. O nie! To cały czas DPS-y zabiera. Niedobrze. Niedobrze. Nie lubię cię. Nie mamy już potek, więc do rzeczy uciekamy. Tak, Shiro, skocz sobie, skocz! Skocz do środka. O, udało, przeżyłem. Udało się. Dobra, on jest do pokonania, nie jest taki trudny. Jest irytujący, ale nie trudny. Postaram się go pokonać, gnoja. O, 24 HP. Skurwysynku. Udało się. Trzeci poziom już. Może dzisiaj zobaczymy bossa nawet. Co wy na to? Co wy na to, żeby zobaczyć bossa? W teorii możemy to zrobić. Tylko tak. 80 tysięcy. Co to jest? Akumulator. Dobra, no cofnijmy, bo nie mamy szans. Częściej możemy teraz się cofać, ile wlezie. I chyba sobie jednak wezmę te podpalające. Chyba sobie wezmę te podpalające, bo brakuje nam dużo obrażeń. Naprawdę bardzo dużo obrażeń nam brakuje. I to mnie troszeczkę boli pod tym względem. Dobra, gdzie ty jesteś? Tu, ognisty szlam. No i teraz mamy podpalanie. Mamy podpalanko. A jak stoimy z ekwipunkiem tutaj? Co my potrzebujemy? 3 spawarki, które sprzedałem. Kurde. Sprzedałem to w cholerę. Ale jestem lama. Ale jestem lama. Dobra, butla z gazem. Akumulator. Akumulator. Gdzie tu jest? Broken battery to nie. Energy capacitor. Nie wiem, jak to się wymawia. Będzie około 4000. 4950. Mam nadzieję, że teraz nie słyszycie już tego, jak klikam, ale no, może różnie być. Różnie może być. Zasilacz. 17150. Uuu, 17150. Ładnie. No i takie kwoty to ja lubię. To też możemy sobie pykać. I fajno. I fajno. Reszta nam jest potrzebna. Chyba. Chyba nam jest potrzebne. Nie mamy w ogóle potek. Ej, trzeba wziąć 5. Weź 5 potek. To cię może uratować w sumie. To cię może, przyjacielu, uratować. Dobra, mamy nockę, więc teoretycznie tak naprawdę to jest wszystko mocniejsze teraz. W sensie te moby i tak dalej. Może być ciężej. Nie robi raczej nam to żadnego problemu, ale jednak. Szkoda, że to DLC, kurde.
Nie aktywuję teraz. Bo z tego co widziałem, tam są jakieś nowe bronie, jakieś tajemnicze, sricze i tak dalej. Tu na górę sobie pójdę, bo widzę, że jest jakaś nowa skrzynia. Wiecie co, ja sobie ten mikrofon delikatnie przybliżę, bo chyba mnie słabiej słychać. Może teraz nie słychać jak klikam, ale i mnie było słabiej słychać. No chyba więcej DPS-ów walimy, ale... Brak stuna. Mimik! Au, 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 au. Kurde, naprawdę mimik musiał się jeszcze tutaj trafić. Dobra. Ile rzeczy. Co to jest za skrzynia i co ona robi? Co to jest? Amulet czarnego kota. Akumulator kolejny. 5 spawarek. Możemy w sumie sobie już stąd iść. W sumie możemy sobie już stąd iść. Naprawdę te przedmioty są zarąbiste. Lampa elektronowa. Ale ten amulet mnie ciekawi. Ten amulet mnie ciekawi. Tak, na pewno to pójdzie tu. Butle z argonem pójdą tu. To pójdzie tu i to pójdzie tu. To 500 punktów życia zwraca. Ładnie. Dobra, co robi amulet czarnego kota? Pierścień, który cofa obrażenia od upadku oraz spowolnienie, ale zmniejsza prawdopodobieństwo wypadania przedmiotów wrogom o 20%. Ile tu jest tych przedmiotów jeszcze? Fajne i unikalne. Jak umrę, to naprawdę się sam znienawidzę. Zirytuję się naprawdę. Możemy to zatłuc? Możemy to zatłuc. Ktoś mnie bije. Cewka wypadła. Wow, nawet dwie, trzy. Dobra, zabiliśmy to barachło. Ale raczej powiem osobiście i szczerze. Nie będę chyba próbował iść na bossa. Nie będę chyba próbował pójść na bossa. Takie mam przynajmniej wrażenie. No to ty walisz stąd gnojku, cwaniaczku ty. To dystansowy jesteś? Ładnie to tak tłuc. Ładnie to tak tłuc. Nieładnie tak tłuc. Dobra, ta bateria jeszcze tu cewkę mi zniszczy, więc nie chciałbym tego. Nie chciałbym bardzo tego. Co jest tu niepotrzebne? Poniekąd wszystko jest potrzebne. Poniekąd wszystko jest potrzebne. Baterie są po 5000. Zasilacz jest po 17, więc na pewno go wezmę. Stripsy były jakieś takie taniawe, 2300. 1700. A rtęć jest jeszcze tańsza. Nie. A rtęć jest chyba stąd najtańsza. Zobacz jeszcze. Ale nie, te stripsy i tak są droższe. 13 tysięcy. To 17. Skała wolframowa jest droga. Zrezygnuję chyba z tego, wiecie? Argon kosztuje 13 tysięcy. To kosztuje po 5 tysięcy za sztukę. Sztuk jest 3. Bardziej się opłaca. O, i się ładnie odblokowało jeszcze, ale to chyba nic nam nie dało w sumie. To nam w sumie nic nie dało. Nie, nic nam nie dało. Dobra, wracamy chyba. Wracamy, tak. I tak nie mamy szans z tym bossem, skoro my nawet sobie nie radzimy ze zwykłymi mobami, no nie oszukujmy się. Potrzebujemy dużo więcej możliwości. W ogóle nawet nie sprawdziłem, jestem naprawdę dzisiaj normalnie jakiś upośledzony. Nie sprawdziłem nawet, co potrzebujemy do ulepszenia zbroi.
A zacząłem wszystko sprzedawać. Dobra, co potrzeba? Wolfram i stripsy. No to tyle dobrze. Teoretycznie stać nas nawet na jedną rzecz. 200 tysięcy trzeba. Na nowe... O, tu też nas stać, ale nie stać nas ze względu na kasę. Dobra, spawarki, miedź jest potrzebna. Wolfram i stripsy też są potrzebne. A wolframu tyle sprzedaliśmy. Wolframu... O, właśnie, nawet wolfram jest. Jedna sztuka, co prawda. Ale ja bym to zostawił. Stripsy też zostawiamy. To proszę wycofać. I tak. To jest po. 4950, dokładnie. Argon możemy sprzedać bez problemu. Po 13 tysięcy. No i już to zaczyna wyglądać logiczniej. To też możemy sprzedać. To jest nam niepotrzebne w żaden sposób. Bateryjki również. A to nawet bateryjki... Jezu, jestem głupi. Bateryjki to w ogóle my sprzedawaliśmy. Szpula wolframu. To też posprzedajemy razy dwa. Kable też możemy sprzedać. Dużo nam z tego nie wyjdzie, ale zawsze coś. Cewka Tesli. Cewka Tesli. Jest tu coś takiego. Tesla kosztuje 5500. No nie jest to jakieś ambitne, no ale jak ma się 4 sztuki, to już ładniej to wygląda. Te trzy rzeczy nam są potrzebne na 100%. Nawet więcej niż 3. I miedziucha też nam jest potrzebna. Kula wolframu też tego nie będę sprzedawał na razie. Lampa elektronowa. Lampa elektronowa. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Ile może kosztować się lampa elektronowa? Kula wolframu. Też nie wiem. Wolfram. Są wiresy, to nie, to raczej nie. Conductor metal? Też nie. Nigdzie wolframu nie widzę, kurde. 9460. Tak mi się wydaje. Ja mam taką listę swoją stworzoną, mniej więcej co, ile kosztuje. Dlatego wy jej nie widzicie. Ale nie powiem, przydatne ustrojstwo. Czy ja coś tu mam schowanego? Mam jedną rzecz. Tylko, ej, ja nie chciałem tego sprzedawać, zapomniałem o tym. To sobie schowajmy. Dobra. Ja tego nie chciałem sprzedawać. Nie to. Zabierz to. Ten typek chciał 5 sztuk, ale żadnej nie mam jak na razie. Jeszcze żadnej nie mam. Ciekawe w ogóle, ile będzie kosztowało ulepszenie. Nie, oddaj. Kurde. Ja coś pomyliłem. Za tanio. To coś za tanio. Tak, ewidentnie. Akumulator jest za tani. Akumulator jest za tani. Jak to się może nazywać? Power supply? Nie. A może 16 tysięcy? Czyżby? No zobaczymy. 005.
Dobra, pogadajmy z nim. Weź udział. Nie wiem, co było za drogie. To jest trochę martwiące. To jest trochę martwiące, bo nie wiem, co było za drogie. 1700 zasilacz. Zasilacz za drogi. A bo troszeczkę przegiałem. Dobra. 17 tysięcy, ale 105, nie 150. Ojej. 105. No i to jest git. Dobra, mam cię. Siedem tysięcy, pięknie. Sakiewka rośnie ewidentnie. Te bateryjki sporo kosztują. To po ile daliśmy w końcu? 16. A czemu to jest. Co? Powinno być 17, halo. Do tego takie tanie. 8105. Tak, dobrze, to jest bateria. A nie, akumulator. Kurde. Nie, 16. Dobrze było. Przed chwilą zmieniałem przecież. Lama jestem. Totalna lama. Dobra. Czyli to jest spoko cena. No to kilka zasilaczy sprzedaliśmy za pół darmo. Przynajmniej no to się wydaje. No wytłukli się. Wytłukli się. Dobrze, 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 pilnuj. Weź udział. No. Teraz my się tłuczemy. Ile złodziei? Ile złodziei? Cały czas się na to upierają, no. Cały czas tylko chcą te kryształy kraść. Powinni im łapy upierdzielać i byłby spokój. No tak niestety. I znów przekroczyłem czas odcinka. Kurde, no. Nie wiem. Ostatnio normalnie się tego nie słucham, co sobie postanowiłem. Dobra, zamykamy. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram dla Was Shiro, a my się widzimy w następnych oczywiście odcinkach z Moonlightera. Tak właśnie, 500 000 zarobione. Trzymajcie się. Hej, hej.